trzech okręgach województwa śląskiego wygrał PiS. W trzech koalicja. Ale to partia Jarosława Kaczyńskiego zebrała w nich więcej głosów. Ponad 818 tysięcy na ponad 784 tysiące KO. W jednym z największych okręgów w kraju, numer 31 w Katowicach, Koalicja Obywatelska zwyciężyła z Prawem i Sprawiedliwością. Ale to Mateusz Morawiecki miał więcej głosów niż Borys Budka. Jak wyborcze statystyki komentują eksperci, Fatima Orlińska. Zdaniem politologów wygrana premiera Morawieckiego z Borysem Budką w okręgu katowickim numer 31 była oczywista i do przewidzenia. Już w blokach startowych przewagę pośród wyborców mógł zyskać z tytułu piastowanego urzędu szefa polskiego rządu, ale i jego opozycyjny przeciwnik w czasie kampanii zdaniem naukowców wypadał słabo na tle swoich partyjnych bardziej wyrazistych liderów. Jak mówi politolożka profesor Małgorzata Myśliwiec z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, dużo lepszy wynik dla Koalicji Obywatelskiej w okręgu katowickim mogłaby zyskać Monika Rosa. I mimo, że w wielu obwodach okręgu to opozycja zyskała większe poparcie, w całym województwie śląskim przewagę liczby głosów ma Prawo i Sprawiedliwość. Województwo śląskie to jest Polska w pigułce. Województwo śląskie jest jedynym województwem w Polsce, które łączy w sobie tradycje ziem, które jeszcze 100 lat należały do trzech różnych systemów politycznych. I rzeczywiście wynik, który został uzyskany przez poszczególne partie polityczne na Śląsku, odzwierciedla to, co wydarzyło się w skali całego państwa. A zatem mamy Prawo i Sprawiedliwość jako ugrupowanie, na które oddano największą liczbę głosów. Mimo, że nie przełoży się to najprawdopodobniej na możliwość dalszego rządzenia, to jednak ta dalsza kolejność poszczególnych partii dokładnie tak samo wygląda w naszym województwie. Dla mnie to nie jest wynik zaskakujący. W okręgu 31 kandydaci na posłów walczyli o łącznie 12 mandatów. Profesor Myśliwiec uważa, że na wynik premiera w województwie śląskim, gdzie spośród wszystkich kandydatów wszystkich ugrupowań zdobył największą liczbę głosów, znaczący wpływ miał dialog prowadzony ze związkami zawodowymi. Głosy na formację rządzącą w dużej mierze mogły spłynąć od dużych grup społecznych, będących beneficjentami polityki socjalnej Prawa i Sprawiedliwości.